na koniec naszego filmiku wstawmy też pewien tekst z informacjami o tym pięknym mieście. Tekst przygotujmy w pliku tekstowym na podstawie na przykład wiadomości z Wikipedii. O, niech to będzie taki plik tekstowy z taką zawartością. Ctrl A, Ctrl C zaznaczam wszystko. Jestem w shortcutcie na tej górnej linii. I tu wstawiam otwórz inny tekst. I wklejam zawartość schowka. Ctrl V. I tu, żeby to było dobrze sformatowane, to trzeba wybrać kolor tła transparent dobrze, ale tak zwany tekst bogaty, który umożliwia nam odpowiednie dopasowane czcionki do dosyć długiego tekstu. I dam dodaj do osi czasu. O, już całkiem nieźle. Tylko to pole tekstowe, proszę zobaczyć, znajduje się bardzo nisko, co widać na obrazku. Natomiast tu jego pozycja to jest Y-kowa współrzędna, czyli pion w dół 810. To widać, że jest niedobrze. Ciągnę do góry i rozciągam ten obszar. O! Prawie dobrze. Natomiast tu kolor tekstu nie. Do lewej strony wyrównuję. I o, zobaczę, czy to jest dobrze. Z pewnością trzeba przesunąć trochę wcześniej. O, w porządku. Ja bym tylko wydłużyła czas wyświetlania tego z ostatniego zdjęcia. Po to, żeby to zdjęcie trochę zobaczyć bez tekstu, a tekst trochę zwężę. O! Przyjrzeć się temu zdjęciu bez tekstu, a dopiero potem tekst. Oczywiście ten efekt wiedź zaniknij. Jest bardzo... O, gdzie ta kropka? O, jest. To, w tej chwili, co ustawiłam, to jest filtr, który nazywa się zanikanie obrazu, pojawianie się obrazu odpowiednio. No to pora teraz iść na początek i zobaczyć, co mamy. W filmie będzie wyglądać dużo lepiej, ta ramka jest robocza. Zapisuję pod tą nazwą, mówię o projekcie i eksportuj do wideo, niech tu będzie Norwegia bez dźwięku. Bo na razie o dźwięku nie było mowy. I czekam, aż w tym okienku otrzymam 100%. Jest 100%, czyli mogę opuścić program Shotcut. I mam gotowy tu film Norwegia bez dźwięku. Spróbujmy odtworzyć.
możliwe, że ten napis końcowy trwa za krótko. Mając projekt, z całą pewnością można go wydłużyć.